Postanowiłam nagrywać na parę razy, żebyście mieli co oglądać, a ja mam limit bodajże 8 minut. Ale no. Tu są karabinczyki, powiedzmy karabinczyki. Oj, jakość, proszę cię. Tak one wyglądają. O, tak one wyglądają. One są złączone, kilkanaście karabinczyków ze sobą. Jest to na skali Little Bits. Tu jest ich numer partii. I one są ze sobą złączone. Dokładnie wyglądają tak. O. Nie działają jak karabinczyk, ale to taka bardziej imitacja karabinczyka. Co ja tu jeszcze mam? Okucia Ryorongo. To są chyba okucia na Little Beats. Boże, na Stablemates. Jakieś tam są stare moje głowie. Kiedyś robiłam z muliny, teraz robię po prostu ze skóry. Tutaj jest jedno okucie. I tam jeszcze chyba paręnaście innych. Tutaj jest... nie derka, tylko to jest do popręgu. Musiałam chyba to jakoś ten... I nie kosztowało to 50 groszy, tylko po prostu taką wzięłam. I to jest do popręgu na skalę traditional. Do zamontowania bolców tutaj. Czyli drutów, które będą na dziurki. Co ja jeszcze tu mam? To jest na skalę Stablemates. Czyli jeszcze mniejsze niż te, co były tutaj. Albo że pomyliłam na odwrót, może dam. Może to jest SM, LB, a tamto SM? Nie wiem, ale to jest to samo. Już się po prostu pomyliłam, co które jest i tak dalej. Tu są LB i to są okucia dwudzielne. Z tej strony są dwudzielne, a z tej strony są trójdzielne. Okucia do kantarów. Jeszcze zostało mi okucia na trada. Złote, dwudzielne i srebrne, trójdzielne. Więc jeżeli ktoś by chciał, jest możliwość wykonania z tych okuci Ryorondo. Ja je zapakuję, bo się boję, że zgubię za chwilę. Dobra. Jest możliwość wykonania z nich jakichkolwiek sprzętów dla modeli koni w skalach, które podałam, czyli Trad, Deluxe, Classic, Little Beats i Stablemates. Tu jeszcze mam chyba na Classic okucia. Na źrebaka z Trad też mogę wykonać, a źrebaków w Classic już nie mam, ale miałam kiedyś. No, tu mam jakieś tam kółeczka i tak dalej, i tak dalej. Ale większość mam tutaj. Mam tu też strzemiona od chor. Czanki i wędzidła. Zaraz je pokażę. Chwila. Dobra, ogólnie wzięłam losowo. Co wzięłam, to wzięłam. Czyli... wędzidło, czanka smocza, czanki barakowe, hakamore, wielokrążek to bodajże się nazywa i pelcham. Tak wyglądają rzeczy z druków czy do odchor dla modeli, bo wydaje mi się, że wiecie, jak wyglądają rzeczy dla tych, dla hobby horse'ów, a nie wiecie, jak wygląda na te, na modele. Tu są do siodła westernowego. Mogę wykonać siodło westernowe, no. Trada. Musieliśmy porozrzucać wszystko wszędzie? Dobrze, niech to leży gdzie tam chce. Tutaj mam jeszcze gratisy, które ja dostałam od chor. Są tutaj strzemiona dla Elbiaka, czyli dla Szlejś Kolekta, to jest Elbiak. Little Beats. Są jakieś inne rzeczy dla LB modeli.
jakieś sprzączki, jakieś okusia i jedna para strzemion. Więc no. Coś jeszcze ja tu mam? Mam jeszcze to, czyli siedzenie do kulbaki. Jedną parę przeszkody, którą dostałam jako pierwszą od chory, i to jest na skalę Little Stablemates. Coś jeszcze tu mam? Sprzączki, kolorowe okucia, zwykłe okucia. Tu jest patyk z druków 3D do przeszkody. Już mi się dobrze wygiął. O, tutaj mam nieskończony kantar na skalę Stablemates. Bardzo małą rzecz. Nawet mi to nie złapie. Możesz mi złapać jakość? Telefon? Bardzo mały nachrapnik z paskami policzkowymi. Ale cóż, coś jeszcze mam? Mam jakieś te, to nie. I tu są głównie te wszystkie rzeczy, które mogę wykonać, akcesoria na modele koni. Jeżeli ktoś by chciał, mogę podjąć się w wykonaniu. No to nawet szablon jeszcze na siodło. Więc no.